Przypadki takie są bardzo smutne. Otaczają hańbą imię Pańskie, a przeciwnikowi dają okazję do szyderstwa i obmowy, zniechęcając tych, którym zależy na chwale Bożej i dobru ludzkich dusz. O wiele lepiej jest nie wstępować nigdy na drogę ucznia Chrystusowego, niż opuścić ją w niewierze i światowym usposobieniu zaraz po jej rozpoczęciu. Nie jest zatem ciężko zrozumieć, że głęboka mądrość i prawda kryją się we wstępnych słowach naszego rozdziału. Mojżesz mówi Izraelitom szczerze i otwarcie, co na nich czeka, aby zachować ich przez to przed wiarą w siebie, która zresztą zawsze załamuje się w chwili doświadczenia. Mają opierać się na żywym Bogu, który nigdy nie zawstydzi serca, które w nim pokłada ufność. Ale dziś poznasz, że Pan Bóg twój przechodzi przed tobą jak trawiący ogień. On ich wytępi i on ich powali przed tobą, a ty szybko ich wypędzisz i wygubisz, jak ci przyrzekł Pan. Werset trzeci. Tak brzmi Boża odpowiedź na wszelkie trudności, niezależnie od tego, jak ciężkie i nie do przezwyciężenia mogłyby się wydawać. Bo czymże są potężne narody i wielkie miasta w obecności Pana? Niczym, jak tylko plewą na wietrze. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Rzymian 8 rozdział, 31 werset. To, co bojaźliwe serce wypełnia bojaźnią i strachem, staje się okazją dla okazania mocy Bożej i odniesienia cudownego zwycięstwa wiary.